Wojtek, miny nie tęgie, bramka na 5 sekund przed końcem, na 5-4, no ale walczyliście dziś z Pogonią jak równy z równym. Czy można powiedzieć, że to już jest drużyna ekstraklasowa, jeśli chodzi o AZS UG? Nie, myślę, że jeszcze dużo brakuje. Generalnie nie lubię takich porównań, że graliśmy jak równy z równym, a przegraliśmy. No, przegraliśmy mecz i to boli generalnie, bo nastawialiśmy się oczywiście na wygraną i przygotowaliśmy się do tego meczu, myślę, dobrze. No i szkoda, bo gdzieś tam do 4-2 już przegrywaliśmy i to mi się podobało, że udało nam się wyrównać stan meczu. No aczkolwiek no, taka bramka to właśnie to jest to cwaniactwo ekstraklasowe, którego jeszcze nie mamy i nigdy nie mieliśmy tak naprawdę chyba, bo więcej mieliśmy chyba szczęścia w tym sezonie, gdzie mieliśmy 7 miejsce niż właśnie tego doświadczenia. No i to wyszło, proste rozegranie, gdzieś tam spóźnione ustawienie i przegrywamy to spotkanie, a już każdy myślał, że dogrywka będzie. No i niestety, no cóż co powiedzieć, no szkoda, bo mówię, bardzo liczyliśmy na ten mecz i że uda się tu wygrać i przejść dalej. Na uwagę dzisiaj na pewno zasługuje bardzo dobra gra drugiej czwórki. Można powiedzieć, przez cały mecz niemal niezmieniona. W lidze trochę rotujesz składem. Tutaj niemalże żelazna ta druga czwórka. No i bardzo dobrej strony pokazali się. Czy to Musik, czy to Poźniak? No zgadza się. No, pracują cały czas. No, gdzieś tam cały czas szukam tego optymalnego ustawienia dla obydwu czwórek. I wiadomo, że rotujemy tym zestawieniem, bo zawsze ktoś tam wypada, ktoś nie może. No i cieszę się tym bardziej, że ktoś tam mi wcześniej skreślał tę drugą czwórkę, mówił, że nie mamy drugiej czwórki, a to się okazuje, że mamy drugą, a czasami pierwsza nie dojeżdża i to tak bywa, nie? Generalnie, że jak nie pierwsza, to druga ciągnie. Tak powinno być w zespole, że cała drużyna gra i cieszmy się, że tak to wyglądało dzisiaj i mam nadzieję, że to zaprocentuje w lidze teraz, którą zaczniemy za tydzień. Trzy wzmocnienia w ostatnim czasie. Dziś tylko Maciej Osłowski pojawił się na boisku. Jak mógłbyś ocenić ten występ po pół roku praktycznie nie grania na hali Maćka Osłowskiego? No oczywiście oceniam pozytywnie, dlatego że no, już nie chodzi o strzeloną bramkę, tylko generalnie Maciek jest po właściwie trzech treningach, ale uważam, że im szybciej wprowadzę go do zespołu, tym lepiej dla niego, bo nie ma co zwlekać i jest mało czasu, bo to się tak mówi pół sezonu, ale to jest raptem do kwietnia i 4 miesiące, żeby się wkomponował znowu w zespół, znowu się wdrożył i żeby grał porządnie w Ekstraklasie, tak jak nas przyzwyczaił w zeszłym sezonie. No i na to liczę generalnie. Mam nadzieję, że pozostali też się dobrze wprowadzą i będzie jeszcze większa rywalizacja w tej drużynie. Na koniec kwestia indywidualna. Andrzej Bianga na trybunach. Dzisiaj zobaczyliśmy powołania. Jest Wojciech Pawicki. Jakieś spełnienie marzeń? No nie chcę mówić na koniec kariery, ale no już młodym zawodnikiem nie jesteś. No jasne, że tak. Generalnie zawsze takie docenienie to uważam, że no każdy się cieszy. Otrzymałem dużo gratulacji, za które dziękuję. No i tylko dać siebie wszystko i pokazać się z najlepszej strony i tego bym sobie życzył. Będziesz miał szansę obejrzeć z pierwszego rzędu chyba najlepszy futsal na świecie, bo powołany jesteś na sparing z Hiszpanią. No zgadza się, no śledzę tą ligę na bieżąco, hiszpańską. Tam jest wiele tam momentów, których można się uczyć rzeczywiście. No i to rzeczywiście jest spełnienie marzeń, bo to jest najlepsza liga chyba w tej chwili i grać z takimi zawodnikami to na pewno będzie duży zaszczyt. Dzięki wielkie. Tomek, nie sposób zapytać, byliście już głowami w dogrywce w tej końcówce tego meczu? Ja chyba tak, nie wiem jak koledzy. A tak poważnie, zabrakło koncentracji. Ja bym podsumował to, że mecz nie przegraliśmy w ciągu 40 minut, tylko tak naprawdę w ciągu 5 sekund. Bo cała nasza praca przez okres trwania całego meczu poszła na marne w ciągu 5 sekund. Zabrakło po prostu koncentracji, tylko i wyłącznie koncentracji w tej ostatniej akcji meczu, a jak wiadomo w salu stały fragment gry rzut rożny. To jest bardzo duże zagrożenie. Nie przypilnowaliśmy tego, straciliśmy bramkę. No i chyba to wszystko. Doświadczonym jesteś zawodnikiem, masz swoje mecze w Ekstraklasie. Jak byś ocenił ten mecz AZS-u, notabene pierwszoligowca na tle trzeciej drużyny futsal Ekstraklasy? A mi się wydaje, że całkiem dobrze zagraliśmy w obronie na pewno, pomimo tego, że straciliśmy aż 5 bramek, ale jakby w miarę, mi się wydaje, realizowaliśmy założenia taktyczne, przede wszystkim defensywne, nałożone przez trenera. Odcinaliśmy tych najgroźniejszych zawodników, czyli Michała Kubika czy Tubackiego.
który no, dość krótko grał w tym meczu. Pierwsza połowa wyrównana, druga no myślę też w miarę wyrównana, może ze wskazaniem trochę na Pogoń, troszeczkę lepiej może w tej drugiej połowie operowali piłką. Na pewno pozytywem tego całego meczu jest to, że przegrywając 4-2 potrafiliśmy się podnieść, zaatakować, wyjść wyżej do dobrego przeciwnika, dobrze operującego piłką, tak jak powiedziałem wcześniej. Potrafiliśmy wyjść wyżej, zaatakować i to przyniosło efekt w postaci dwóch bramek. Także to jest, myślę, pozytyw tego spotkania. Indywidualnie też chyba możesz być zadowolony ze swojej postawy. Bramka, asysta, kilka groźnych sytuacji. Można powiedzieć, że gdyby nie patrzeć na wynik końcowy tego spotkania, to gdzieś uśmiech by się pojawił na twojej twarzy? Ja myślę, że uśmiech by się pojawił na twarzy całej drużyny, gdyby wynik był korzystny. Ja nie patrzę pod kątem indywidualnych osiągnięć. No, to nie jest tenis ani łyżwiarstwo figurowe. To jest gra zespołowa i tutaj cały zespół pracuje. Cała czternastka, która jest w kadrze meczowej, pracuje na to, żeby wynik spotkania był dobry, korzystny. Także no, pracowaliśmy, ale no, summa summarum nie wyszło to tak jakbyśmy chcieli. Trenerze, można powiedzieć, że Pogoń Szczecin w Gdańsku oznacza olbrzymie emocje. No już kolejny mecz, gole w ostatnich sekundach, tym razem jednak dobrze dla Was. No tak, się spodziewałem to dzisiaj ciężkiej przyprawy, bo Gdańsk to jest zawsze nieprzyjemny rywal, bardzo nieobliczalna drużyna grająca, myślę, że doskonale z kontry, bo mówię, dużo takich sytuacji jest, gdzie jak nie skończy się dobrym strzałem, to oni zabierają się bardzo szybko do tej kontry. Wiadomo, my jesteśmy zespołem, który zmuszony jest do gry w ataku pozycyjnym. Lubimy to, natomiast no, każdy błąd tam dzisiaj kosztował nas to, że sytuację stwarzał zespół z Gdańska. Ale tak mówię, no, mecz z Gdańskiem traktowaliśmy jako element przygotowania do naszego meczu bardzo ważnego, czy ważnego, jak każdy jest ważny, ale takiego prestiżowego z rekordem Bielsko-Biała. No wiadomo, że ta przerwa świąteczna tak wybiła z rytmu i chłopców, myślę, że i nas, i też Gdańsk na pewno, bo sporo chaosu było dzisiaj w tym graniu. Ale mówię, no, czasem też tak, jak już coś idzie, no to nawet w takich meczach, gdzie no mówię, no wygrywaliśmy 4-2, potem nas zespół Gdańska doszedł, bo było troszkę dekoncentracji. No i w końcówce przełożyliśmy szale na swoją korzyść. Także mówię, no ciężki mecz, ale tego się spodziewałem dzisiaj. Gracze z Gdańska tutaj mówią, że Pogoń wygrała takim ekstraklasowym doświadczeniem, cwaniactwem, bo wtedy, kiedy oni byli już myślami przy dogrywce, wy graliście do końca. Można się zgodzić z takim stwierdzeniem? No można, myślę, że tak. No, gdzieś tam fajnie, że udało się w tych ostatnich sekundach strzelić, zwłaszcza, że niepotrzebny nam taki ciężki mecz na tą fazę przygotowań, bo mówię, no, gdzieś zawodnicy tak naprawdę dochodzą do siebie po tej przerwie i wprowadzają się w ten rytm. I ja tak ten mecz chciałem traktować, no szkoda, że tak też trochę nam dzisiaj ta pogoda figla spłatała, bo trzeba było o 12 właściwie wyjechaliśmy, a przecież do Gdańska przed samą 20, gdzie w Koszalinie byliśmy o 15, także to tak gdzieś po drodze nas to też pewnie wybiło trochę z rytmu. No, dużo, długa podróż plus wejście właściwie z marszu bez żadnej odprawy, bez odpoczynku. No ale cóż, no rzeczywiście, no, jest tak, że pracujemy nad tą dojrzałością w grze, której też dzisiaj w wielu momentach brakowało, co na pewno ja nie umknęło mojej uwadze, ale też jakoś dzisiaj podchodzimy do tego z trochę większą jakby tolerancją, bo wiem, w jakiej fazie przygotowania do tego meczu najbliższego jesteśmy, ale już sobie na takie błędy nie możemy pozwolić w najbliższym spotkaniu z rekordem. Chyba może martwić fakt kontuzji Łukasza Tubackiego, czy już coś wiadomo, co tam z tą kostką tu by się stało, no bo przed tymi ważnymi meczami takie osłabienie na pewno nie cieszy trenera. No na pewno, no Łukasz jest przecież ważnym ogniwem, to każdy o tym wie naszego zespołu, natomiast no, wygląda tak, że jest to podkręcenie kostki. Myślę sobie, że dziś jak parę dni odpocznie, to powinno skrócić do normy, ale mówię, będziemy się temu przyglądać, ja to jestem takim trenerem, że patrzę do końca, jak zawodnik jest przygotowany na 100%, powie mi, że jest gotowy, to wtedy gra, jeżeli nie, no to trzeba szukać innych rozwiązań. No ale będziemy, myślę, że Łukasz przez te parę dni zdoła dojść do pełnej dyspozycji. No szkoda, że go straciliśmy w takiej fazie meczu, bo dzisiaj było widać, że zespół Gdańska broni tak, że dużo miejsca strasznie na pivota zostawiał i dużo tych piłek dochodziło do pivota. Nawet się Łukasz śmiał przy przerwie, że tyle piłek przez całą rundę nie dostał, co w tym meczu. Szkoda go, ale myślę, że lada moment wrócił do dyspozycji do gry.